Dobry lot. Dzisiaj mamy niedzielę 15 września. Relacjonujemy wyniki z ostatnich w zasadzie 12 dni, z tego względu, że kompletnie nie mieliśmy czasu na to. W zeszłym tygodniu zbieraliśmy gołębie i po Polsce i trzeba było też te gołębie zawieźć na wspólne gołębniki i dostarczyć. Także tutaj troszkę nam zeszło. No ten transport nie był jakiś wielki, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki, ale to ze względu na to, że dużo hodowców szykuje się zbroi na październik, gdzie jeszcze są możliwe wysyłki na Costa del Sol, na Algarve, na korabię zimową. Przede wszystkim hodowcy będą w tym terminie wysyłać gołębie przelotowane i gołębie również po wdowcach, także takie można powiedzieć dwa rodzaje gołębi, które będą wysłane w październiku, dlatego jeszcze dodatkowo robiłem właśnie ten transport październikowy dla hodowców, którzy nie zdążyli, teraz wiadomo jeszcze gdzie loty w oddziałach trwają i młode po wdowcach też jeszcze nie są gotowe w 100%, dlatego postanowiliśmy, że jeszcze początkiem października robimy transport, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy już niezwłocznie do kontaktu. Tutaj jeżeli chodzi loty w ostatnich tygodniach, no jak hodowcy wiedzą, najpierw było strasznie upalnie, później było strasznie brzydko, deszczowo. Loty jakoś przebiegały, masa finałów, półfinałów odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, jeżeli na to pogoda pozwoli, aczkolwiek do tej pory również rozegrano kilka ciekawych lotów, gdzie polskie gołębie spisały się znakomicie, w zasadzie nie ma miejsca, w którym polskie gołębie nie siadały w tej czołowej setce, także można powiedzieć, że co roku, jeśli nie stabilnie, to coraz lepiej. I zaczynamy. Toskania, Włochy, 130 km, mocno w dziób, 22 miejsce wróbel Michał Patryk, 33 Maziarz, 45 wróbel Michał Patryk, 70 i 94 Maziarz Racing Team. Toskania jest taki wdzięczny gołębik, w tamtym roku mieliśmy tam trzeciego gołębia z finału, Patryk, Michał, wróbel mieli czwartego, bardzo fajny gołębnik, taki cały czas wiatry w dziób, także mocno selekcjonujący gołębie, ale bez takich jakichś katastrofalnych bocznych wiatrów, ale te gołębie faktycznie muszą pedałować w tej Toskanii, także stamtąd te gołębie robią później fajną robotę na innych gołębnikach, te linie, które tam się sprawdzają się praktycznie wszędzie. Odbył się lot konkursowy na Costa del Sol, 211 km, ogromne gratulacje, trzecie miejsce Staffie Team, także wielkie gratulacje, piękne osiągnięcie gołębia od pana Darka. 22, 24, 42, 47 Maciasz Racing Team, gdzie 88 Bajger Benedykt, 93 Jan Bochęczak, Giewont FCI. Również lot na Costa de la Luz, ćwierćfinałowy, 282 km. Tutaj kolejne gratulacje. Drugie miejsce Mateusz Żukiewicz, podium. Piąte miejsce Staffie Team, także na obydwu wspólnych gołębnikach w Hiszpanii gołębie pana Darka zrobiły super robotę na tych lotach konkursowych, powyżej 200 km. Miejsce 23 Żukiewicz Mateusz, 25 Maziarz, 28 Berger Maciej Dawid, 30 Kusiński Chmielewski, 42 Maziarz, 43 również, 45 Reguła Lesław, 47 GRRZ Team, 65 Żukiewicz Mateusz, 96 Maziarz i 98 Żukiewicz Mateusz. Fajnie gołębie Mateusza Żukiewicza na tym locie sobie poradziły. Kolejny lot konkursowy to już półfinałowy, 225 km na Mira Mistrzostwa Świata bezpośrednie. Tutaj 9 miejsce Balala Team 77, 21 spółka hodowlana, team stworzony na potrzeby wysyłki na derby Mira, to Jaskulscy Twardowscy, 42 Krec Marcin, 46 Grochocki Seroka, 56 Gierczak Tadeusz, 58 Staffie Team, 73 Stępniewski LKK, 84 Kusiński Chmielewski. Również odbył się lot konkursowy z mocnym, silnym, bocznym wiatrem na derby Chorodnik, 420 km, 79 miejsce spółka Kramek Sztamborski. Kolejny lot, Ukraina Master, półfinał, 350 km do FCI, 37 miejsce Maziarz Racing Team, 90 Sychowscy Family Loft i 91 również Maziarz. I w międzyczasie zdążył się odbyć lot na Ukrainie, 510 km lot finałowy, 26 miejsce Wietajska Arkadiusz, 29 Jaskulscy RKKA, 35, 61 Maziarz Racing Team, 77 Ośko Hubert i tutaj w AS lotnikach 7 AS generalnie na prawie 2500 gołębi, 7 AS Maziarz Racing Team i 10 AS Jaskulscy RKKA. Także dwa gołębie w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o AS lotniki, znakomite osiągnięcie na niewątpliwie ciężki wspólny gołębiku na Ukrainie, gdzie
praktycznie 12% gołębi powróciło po całym sezonie, 12% ukończyło cały sezon, także dwa gołębie w top 10, znakomite osiągnięcie. Również Korabia letnia, 240 km, 12 miejsce Maziarz Racing Team, 13 Skonieczny Grzegorz, 16 Bagijski Mirosław, 27 Gierczak Tadeusz, 30 Lipka Łukasz, 32 Bagijski Mirosław, 37 Gierczak Tadeusz, 46 Lipka Łukasz, 48 Maziarz i 49 Moszkowicz Tomasz. Tak samo na tym locie, na tym wspólnym gołębniku, lot z odległości 310 km, półfinałowy już, 37 miejsce Lipka Łukasz, 41 Maziarz i 49 Sychowscy Family Loft. Następne wspólne gołębniki to na Talent Quattro 410 km, znakomity lot, gdzie tam praktycznie prawie 50 gołębi przyleciało wraz z 400, także robi wrażenie, fajnie Matuszka trafił ten lot konkursowy i tutaj też znakomite wyniki polskich hodowców, gratulacje, drugie miejsce Hubert Ośko, 32 Maziarz Racing Team, 39 Mateo i 44 również Maziarz Racing Team. Tak samo dwa loty, ćwierćfinał i półfinał na Derby Riachos w Portugalii na sprinterskim wspólnym gołębniku. Pierwsze 218 km z bocznym wiatrem. Tutaj trzecie, piąte i szóste miejsce Maziarz Racing Team. Także kapitalnie te gołębie faktycznie usiadły tutaj. Trzy gołębie w szóstce rzadko się zdarza. No mieliśmy tam bodajże 3 bądź 4 lata temu na Derby Brod z lotu półfinałowego 270 km pierwszego, drugiego i trzeciego. To pewno nigdy w życiu już się nie uda osiągnąć, ale powtórzyć. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek zdobył coś takiego, aczkolwiek tutaj trzecie, piąte, szóste miejsce również zrobiło fajną robotę. 14 miejsce Kusiński Chmielewski, 23 Maziarz, 25 Jan Bochęczak FCI, 26 i 30 Maziarz, 31 Berger Dawid Maciej, 32 Stępniewski LKK, 74 i 75 miejsce również Stępniewski LKK i 99 miejsce Tarasek Team. I odbył się również lot półfinałowy, który miał mieć 290 km, ale bali się, że gołębie z bardzo silnym wiatrem w ogon lekko bocznym mogą przejść. Dlatego to najszybszy lot sezonu, ponad 130 km na godzinę pierwsze, pod 2000 m na minutę pierwsze gołębie siadały. Tutaj troszkę, aczkolwiek czwarte miejsce Rapacz wcisło, gratulacje. 10 miejsce Kusiński Chmielewski, 15, 20, 23 Maziarz Racing Team, 34 Kusiński Chmielewski, 38, 39 Maziarz i miejsce 46 Bochęczak Jan Giewont FCI. Tutaj jeszcze mieliśmy lot na Algarve, 218 km, lot ćwierćfinałowy, 19, 50, 52, 60, 88 miejsce Maziarz Racing Team. Na Romani Golden Pigeons 240 km, 13, 68 miejsce również Maziarz. Mieliśmy też lot na Zagrzeb 305 km, również bardzo mocno w ogon wiało, tutaj 57 miejsce Mateo. Autostrada 320 km, tam wcześniej nagrywaliśmy filmik taki, można powiedzieć, indywidualny dla nas, ale tutaj warte przypomnienia. Autostrada 320 km, miejsce pierwsze Maziarz Racing Team, 79, 95, 96 również gołębie z naszej hodowli. Także udało się wygrać półfinał ponad 300 km, pierwszy w tym sezonie. I tutaj na locie finałowym 430 km, troszkę wolniej, też boczny wiatr, którego nasze gołębie nie ma co ukrywać. Nie znoszą, nienawidzą, zresztą tak samo jak i ja, troszkę i na tych bocznych wiatrach i zawsze mamy problemy ogólnie odbić, aczkolwiek tutaj 21, 24, 36 miejsce można przyjąć i do tego zdobywamy na ponad 1050 gołębi tytuły pierwszego i trzeciego azlotnika, także też pierwszy raz w karierze zdobywamy generalnie dwa gołębie na podium, pierwszy i trzeci az edycji na Autostrada Sorelui w Rumunii, także gołębik oczywiście do Mistrzostw Świata, także tutaj zobacz pierwszego asa. Pierwszy as pochodzi akurat z linii Wosów na Heremansy i trzeci as tam pochodzi z Heremansów na Ardeny. Także dwa takie podstawowe linie. Ten pierwszy as to jest właśnie bezpośrednio dziecko naszego gołębia z loga Wosa, który był drugim asem na Portugalii 10-30 ze starej linii Gladiatora. I tutaj i ostatni lot, który jeszcze tutaj mamy nieomówiony, jest Kalimanci, również z bocznym wiatrem, 305 km lot półfinałowy i tutaj zdobywamy pierwsze miejsce Maziarz Racing Team, 29 Stępniewski LKK, także dwa półfinały, ponad 300 km udało się wygrać. Szkoda, że na tych finałach troszkę brakuje na razie szczęścia, ale tak jak mówię, pierwszy i trzeci lotnik, do tego piąty lotnik na Halkidiki, siódmy lotnik na
Ukrainie. Nie jest źle, aczkolwiek chciałoby się jeszcze lepiej. Zobaczymy, co będzie w kolejnych tygodniach. Mamy nadzieję na jakieś polskie znakomite rezultaty. W zasadzie jesteśmy pewni, że coś z polskich głębi na pewno świetnie w przyszłym tygodniu siądzie. Jest tych wspólnych głębików sporo, aczkolwiek sezon jest trudny. Faworyci, można powiedzieć, lecą troszkę wolniej, aczkolwiek no, te twardsze gołębie również na krótszych lotach robią lepszą robotę z tego względu, że jest masa bocznych wiatrów, były te upały. Teraz przychodzą brzydkie pogody, znowu będzie zimno. Te gołębie teraz przez praktycznie 10-15 dni nie latały na tych wspólnych gołębnikach, także pewno to pierzenie wejdzie w decydującą fazę, także też troszkę będzie miało, odgrywało rolę właśnie na jakich lotkach te gołębie lecą. Jutro jest finał na Kalimanci, miało być 520 km, ale skrócony na 450, tutaj ze względu do FCI, że się lot zalicza, a druga kwestia taka, że tych gołębi mieli też 2500, a na finał idzie bodajże 560 sztuk, także też katastrofalne problemy, kłopoty i straty w tym sezonie, także oni jutro zaczynają. Myślę, że troszkę za wcześnie, mogli ruszyć dopiero we wtorek, w środę z tym lotem finałowym. Oni się uparli, że lecą jutro. Według mnie będzie bardzo ciężko, zobaczymy, czy mamy kciuki za polskie gołębie. Jest tam około 15 sztuk polskich ptaków, także myślę, że coś fajnego w tej pierwszej 20-30 siądzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszamy do śledzenia relacji na naszym kanale. Jeżeli ktoś chce wysłać jeszcze na ostatnią chwilę na zimowe wspólne gołębniki, to zapraszamy niezwłocznie do kontaktu, bo tutaj też jest, mamy około 30 gołębi zgłoszonych, a transfer w październiku będzie zrobiony, ale tylko i wyłącznie jeżeli uzbieramy minimum 100 gołębi, wiadomo są to koszty i tak dalej, także trzeba też mieć z czym jechać, także jeżeli dobijemy do tej setki, to transport w październiku będzie zorganizowany, dlatego zapraszamy do kontaktu i do udziału jeszcze niezdecydowanych. Dobry lot!